nowe sprzęty. Sprawdźmy tło naturalne. Mam nadzieję, że widać, że jak światło pada. Teraz sprawdzimy nasyp na tarach. Czy jakieś wyższe wskazania będą? Chyba nie bardzo. Sprawdźcie też tu czerwone. No, przed tym uruchomiłem dozymetry. Może trochę o nich najpierw powiem. Tak, to jest Dose RA 2. Wewnątrz jest detektor scintylacyjny i fotodioda. I dość bardzo ciekawe urządzenie o szerokim zakresie energetycznym. Do pomiaru mocy dawki gamma tylko przystosowane. Jest naprawdę bardzo malutkie. No, czekamy tutaj, się oceni tło naturalne. Przed chwilą je uruchomiłem. I drugi nowy sprzęt. SOEX 112. W tym roku wyprodukowany. Ostrość nam się złapie. Malutkie bardzo urządzenko. Na bateriach AK13. Zapewnia ciągłą pracę przez około od 100 do 250 godzin. Wewnątrz tuba SBM21, tutaj widzimy otworki, przy które rozpady beta mogą się przedostać spokojnie, nawet te o trochę niższej energii. No i zaraz sprawdzimy reakcję na kamień. Tutaj taki kamień jest jeden z bardziej aktywnych. Zobaczymy, czy dozymetry zareagują w ogóle na niego. To są dość małe detektory, więc wiadomo, troszkę to trwa. Ale nawet na takie lekko aktywne
momentach mogą się sprawdzić. Naturalne nad Wisłą jak zwykle niskie.